Cześć, w dzisiejszym odcinku potężny łysy katolik wyjaśnia innowierce. Chrystus jest w okrągłym wafelku. I bardzo dużo rzeczy dobrych odjeżdża. Czemu odjeżdża? A czemu nie? Kiedyś ludzie się orali, potem się masakrowali, a teraz się wyjaśniają. On doznał jakiegoś udaru. Myślę, że jest w tym jakiś postęp. Jako autor tego show, tego programu, dostaję od Państwa bardzo liczną korespondencję, za którą jestem bardzo wdzięczny. Szanowny Panie Tomaszu, serdecznie dziękuję za Pana wspaniałą pracę na rzecz... A może to pominiemy. Panie Tomaszu, mam taki problem. Ostatnio całą noc oglądałam filmiki pewnego ateisty i mam teraz zamieszanie w głowie. Czy mógłby Pan wyjaśnić tego Pana, abym znów było jak dawniej? Otóż, szanowna Pani, niech Pani następnej nocy weźmie sobie, kupi taki duży słoik Nutelli. Do tego jeszcze chipsy z dużą ilością soli i niech Pani je całą noc. I w trakcie tego oglądania niech Pani ogląda na przykład tych influencerów. A za Dobra. Ile tak mniej więcej? Bo jeżeli to będzie 10 minut, to tak szczerze mega słabo. Z jakimiś influencerami? Totalnie. To jeszcze gorzej. I potem niech mi Pani napisze, kim Pani teraz jest. Bo jesteś tym, co jesz. O, i to jest taki moment, że można byłoby powiedzieć taki żart. Był sobie Jerzyk. On mieszkał w lesie. Zagajniczku siedzi sobie, no tak o, mniej więcej w ten sposób. I ten jeż jadł sobie, no co może jeść jeż? Jabłko. Takie jabłko jadł jeż. W pewnym momencie do jeża przychodzi kto? Niedźwiedź. I pyta go, co jesz? A jesz na to. Co niedźwiedź? Jest to dosyć skomplikowany żart, mam nadzieję, że... Kochane dzieci! Otóż, moi Państwo, przejrzałem konto Pana Piotra i rzeczywiście jest tak, że dużo tam takich rzeczy katolickich Pan Piotr podważa i no trzeba go wyjaśnić, nie? Samołek top. Można to podkreślić. Piotr. Unsub. To może czerwony. Katolików oglądać, innych nienawidzić. Jak nie słuchasz tego prawdziwego katolika, to pójdziesz do piekła. No jak się Państwo domyślają, nie. Dobra, chwila powagi. Ludzie niewierzący oraz ludzie inaczej wierzący niż ja, do czego mnie doprowadzili. Większość życia miałem takie podejście do ludzi, którzy inaczej wierzą albo nie wierzą, że oni muszą się zmienić pode mnie. I że ci ludzie, którzy mówią innym ludziom, takim jak wam, jak mają wierzyć i że to jest inaczej niż ja, to jest niedobrze. Ale z czasem zobaczył Tomek, że to nic innego jak jego nadmierna kontrola i niespełniona omnipotencja. I tak oto odkryłem, że można w inny sposób traktować to odmienne zdanie niż moje, że można korzystać z tego odmiennego zdania jako szansę do ugruntowania tego, co ja myślę. Może czy nie uległem jakiejś manipulacji, może jakiś obraz Pana Boga na przykład sobie stworzyłem fałszywy, inny niż taki, jaki jest. I szczerze mówiąc, ale nie mówcie nikomu, na 100% moich sięgnięć do katechizmu, myślę, że tak 70%, to była reakcja na krytykę mnie, od lewa do prawa. Wniosek? Jeżeli ktoś ci powie, że jesteś za mało katolicki albo za bardzo katolicki, to sprawdź, co to znaczy katolicki. Na przykładzie, wróćmy do Pana Piotra. A pamiętacie ten werset, w którym Pan Jezus mówił, aby wypatrywać znaków na drzewach? No ja też nie. Ale w polskim pogaństwie nie chodzi o to, czy Pan Jezus coś mówił, czy czegoś nie mówił. Przecież Pan Piotr ma tutaj rację, że pogaństwa to nie brakuje u nas. Nawiedziła Cię Matka Boska Ostrobramska, polub ten obrazek, powiedz 3 razy, kocham Cię Maryjo na głos, a opieka Boża Cię ogarnie. Sprawdź horoskopy, idź do wróżki, zapytaj, co tam u szeptuchych słychać. Tak dla pewności, bo Pan Jezus to może tam coś nie dopowiedział. Lepiej się upewnić, nie? U Pani tam z Kozigród Wielkich. Albo z Jeżowego. Nie jest takiego magicznego myślenia, albo szukania właśnie cudowności, opierania w ogóle swojego obrazu Pana Boga na tym, na objawieniach prywatnych. Dusza czyśćcowa coś tam komuś powiedziała, że nie jest tak, że to często nas bardziej jara niż to objawienie, które jest w Chrystusie, to ostateczne, to publiczne? No co? Co powiesz?
Ma rację pan Piotr, że Pismo Święte to jest objawienie. Tu się pewnie z panem Piotrem różnimy, ale zaraz do tego przejdziemy, że niewyłączne źródło objawienia to jest. Co mówi katechizm Kościoła katolickiego na ten temat? Bóg powiedział wszystko w Jezusie. Chrystus jest jedynym, doskonałym i ostatecznym słowem Ojca. W nim powiedział on wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz niego. I nie ma innego objawienia. Nie należy oczekiwać już więcej żadnego publicznego objawienia. Może zatem zjesz katechizm. A jak nie chcesz takiej dużej knigi nosić, to możesz sobie ściągnąć aplikację o te. Masz tam indeks, zagadnienia, klikasz, dowiadujesz się, wiesz. A jak nie lubisz czytać, to jest taki kanał Prawie Morały, prowadzi go dr Agata Rujner. I ona ten katechizm czyta tam dla ciebie i jeszcze na końcu zadaje takie fajne pytania, które mogą cię skłonić do jakiegoś myślenia. Serio, posłuchajcie tego jeża. Szczególnie teraz, nie? Ludzie narzekają, że żyjemy w postprawdzie, że nie wiadomo, co jest prawda, co nie. Ten ksiądz mówi tak, ten tak. Tu youtuber taki mówi, że trzeba jakoś tak, a jeszcze inny mówi, że tak. Jak dla mnie, to nie słuchajcie youtuberów. Jak dla mnie, to możecie odsubskrybować ten kanał i czytać katechizm. Naprawdę dużo lepiej na tym wyjdziecie. To chyba marketingowo niezbyt dobre posunięcie z smyku. Bo u nas tu się dzieją ciekawe rzeczy. A to figury krwawią, a to się znaki na drzewach pokazują, a to jakiejś zakonnicy się coś przyśnie. Czy w ogóle my wszyscy to wiemy, że objawienia prywatne, nawet te zatwierdzone przez Kościół, to one nie stanowią depozytu wiary? I że to nie samo, jak mówię, tylko katechizm? I że ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, ale pomoc pełniejszym przeżywaniu. A my często tylko te objawienia prywatne, to takie super ciekawe. A Ewangelia, Pismo Święte sobie tam leży i się kurzy. To świetnie pokazuje ten mem, co kiedyś Mikołaj Kapusta udostępnił. Ja na przykład kocham Faustynę Świętą. Kocham Boże Miłosierdzie, naprawdę. Siostrę Gaudię z Kas też kochamy i polecamy kanał Blisko Rachami. Ale te objawienia opowiadają mi tylko o objawieniu publicznym, już ostatecznym. Są pomocne w opowiadaniu o śmierci Jezusa na krzyżu i zmartwychwstaniu. W ogóle to jest źródło miłosierdzia Bożego. Natomiast jeszcze z tą tradycją, z panem Piotrem się zapewne rozmijamy w podejściu co do tego, że źródłem objawienia także jest tradycja Kościoła, a nie tylko Pismo Święte. Tak zgaduję. Brat Marcin Świąder fajnie to opisał. Piesku, nie bój się, ja jestem z twojej rodziny. Powiedział coś takiego, że czy robiliście kiedyś w dzieciństwie takie kryształy na nitce i na ołówku, o tak, że wkładaliście, tutaj wieje, to się nie uda, o to tak by było, nie? I jak włożysz i tam poczekasz, tutaj sól jest w środku i wyciągniesz, to tu będzie kryształ na tym, nie? O na tym. A tu jest roztwór soli. I teraz tak, to co się osadziło, to jest pismo, a to jest bogactwo tradycji. Widzicie? Jak można tylko to? A to? Nie wiem, czy to coś wyjaśnia. Jak nie, no to ksiądz Krzysztof Mętlewicz ma taką fajną serię. O te. Ej, albo kanał Fundacji Prodoteo i ich książki wszystkie. Mistrzostwo Świata. W polskim pogaństwie nie chodzi o to, czy Pan Jezus coś mówił, czy czegoś nie mówił, bo tam Chrystus jest w okrągłym wafelku na mszy, i to wystarczy. No a już w ogóle się rozmijamy z panem Piotrem, jeśli chodzi o to, jak on to nazwał wafelek. Ale to bym najchętniej chciał odpowiedzieć w taki sposób pozytywny. To znaczy, czym jest Eucharystia, jak ja ją czytam jako katolik, jak ją rozumiemy w Kościele. Otóż ja stworzyłem kilka materiałów na temat Eucharystii, ale i nie wiem za bardzo, co mógłbym do tego dodać. Natomiast powiedziałbym tylko tyle, że nie da się być bliżej Pana Boga na tym świecie, niż będąc na Eucharystii. Nie da się bardziej Go wielbić, bardziej doznawać Jego obecności, bardziej odczuwać Jego miłości, doznawać Jego miłości, niż uczestnicząc w tym, czym jest Eucharystia. Eucharystia to jest w ogóle wszystko, to jest centrum życia Kościoła i naprawdę ja to sobie tak myślę czasami, że te cudowności nas tak jarają, a tu mamy Boga po prostu na wyciągnięcie ręki. Wciąga nas do nieba, wciąga nas w ofiarę między Syna a Ojca. I my to tak często traktujemy, takie chodzenie do kościoła. Ludzie!
To jest tak, że my oderwaliśmy to chodzenie do kościoła od istoty. No co to jest dla ciebie chodzenie do kościoła? Na przykład czym cię kojarzy? No zgaduję, nic ciekawego. No i nie dziwię się, szczerze mówiąc, no bo może nigdy nikt ci nie opowiedział, o co chodzi w tym chodzeniu do kościoła. Zaczynam uczyć się i dowiadywać się, kim ja jestem wobec Boga Ojca. I dowiaduję się, że prawdziwie jestem przez Niego umiłowany. Jestem kimś, komu On oddaje swojego Syna. A jestem kimś, kogo On chce włączyć w swoje wielkie, piękne, pełne miłości życie. Jestem kimś, który wszystko poświęcił, swojego Syna oddał na to, żebym ja mógł być z Nim w jedności. No ale to może Eucharystii jeszcze innym razem. Ja już bym może podsumował to dzisiejsze show. Powiedziałbym tak, że Panie Piotrze i tam wszyscy ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają, ja chciałbym wszystkim powiedzieć, że moje życie na lepsze zmieniło się, gdy, uwaga, wymieniam, w odmiennie myślących widzę nie zagrożenie, ale szansę. Dwa, można tę szansę spartolić, nieodpowiednio ją wykorzystując. Tutaj ta błyskotliwa metafora z chipsami Nutellą. Jeżeli jesteś osadzony na skalę, uwaga, to jest skała, to ludzie inaczej myślący cię ubogacają, a nie dewastują. I nie są dla ciebie zagrożeniem, są dla ciebie skarbem. True story, bro. 7 lipca do kin wchodzi wspaniały film pod tytułem Nostalgia. Na stronie Fundacji Encanto znajdziecie inny, piękny film pod tytułem Taiwo. Na kanale Fundacji Służąc Życiu możecie posłuchać świetny podcast Jakimowicz Sowiński. Bracia Kacperczyk i Artur Rojek wydali uroczą piosenkę o ojcostwie. Martin Scorsese dał głębokie świadectwo wiary. Mateusz Maranowski, ten, z którym Samołyk rozmawiał kiedyś o jego wspaniałym synku, stworzył piosenkę, którą od 2 tygodni tłucze na zapętleniu pod tytułem Wiosna przyszłego roku, a zespół nazywa się Mickey Finn. Nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś z Was ze mną chciałby założyć zespół, piszcie. Ścieżką pójdziemy prosto.